Ja się nie mam.
Dzień dobry, witam panie panu prawdy, zaproszony w Komendanta Policji, witam pana kierownika posterunku Dariusza Mazowieckiego z Kuchnicy, witam panów sołtysów, witam nowego sołtysa, który jest przed nas po raz pierwszy, pana Tomasza Malinowskiego, z Komendanta Policji, witam pozostałe osoby, odbieram naszą sesję Rady Gminy Kuchnica. Porządek dzisiejszej sesji, punkt pierwszy, sprawy regulaminowe. Podpunkt pierwszy, stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Drugi, przyjęcie porządku obrad. Podpunkt trzeci, przyjęcie protokołu 2017 z dnia 16 lutego 2012 roku. W punkcie drugim mamy blok informacyjny sprawozdań. W punkcie trzecim podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt pierwszy. Zgłoszenie kandydata na etatowego członka Kolegium Izby Obrachunkowej Dyscypliny. Podpunkt drugi. Innego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz opiekunami bezdomnymi zwierząt. Podpunkt trzeci. Uchwalenie cen i stałych opłat za zarządzanie odprowadzenie ścieków przeprowadzanych do kanalizacji zbiorczej odbywanych przez Urząd Gminy Sedlica. Podpunkt czwarty. Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok. Podpunkt piąty. Zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sedlica na lata 2012-2015. Punkt czwarty. Informacja międzysesyjna wójta gminy. Punkt piąty. Wnioski i zapytania radnych. Punkt szósty. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. Punkt siódmy. Zamknięcie obrad. Mamy coś do porządku do wniesienia. I mam nowe pytanie. Mam takie pytanie, bo pewnie większość radnych wysłała pismo od pana Strzelczyka. Czy na dzisiejszej sesji będziemy się tym zajmować, czy po prostu nie będziemy tego poruszać? Jeśli państwo sobie będziecie życzyć wolnych wniosków, proszę bardzo. No, to żeby pismo było skierowane do radnych, nie do radnych. Jeśli nie ma innych spraw, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad przedstawionego przeze mnie, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś się sprzeciwił? Dziękuję. Po punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 16 lutego 2012 roku. Czy ma uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu nr 11 z dnia 16 lutego 2012 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Pewnie 105 osób się wstrzymało. Kto jest przeciw? Dziękuję. W punkcie drugim mamy blok informacyjny. Wszystkie sprawozdania punktu jednego były wczoraj omawiane na obydwu komisjach. Proponuję, mamy tutaj zaproszone gości, proponuję, żeby przejść od razu do analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania posterunku policji w Stopnicy. Inne sprawozdania były szczegółowo omówione i przedstawione na wczorajszych komisjach. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Następnie do mojego wstąpienia chciałbym w imieniu własnym pana komendanta podziękować za bardzo dobrą współpracę z Urzędem Gminy, z panem Burmistrzem, panem Przewodniczącym, z pracownikami gminy. Myślę, że ta współpraca będzie dalej owocna i będziemy dalej współpracować tak jak do tej pory. Chciałbym tutaj jeszcze wyszczególnić takie dwie osoby, które tutaj nie pracują w Urzędzie Gminy, to są pani OPS-u, pani Adamowska i pan strażnik gminy Mirosław Detmer. Korzystamy z pomocy bardzo często, jest to pomoc obopólna. Myślę, że będzie to dalej. Tak, opracowałem się z tą pracą. Jednym z priorytetów w ogóle pracy po stronie Policji Stępnicy w 2011 roku było nawiązywanie i utrzymywanie na wysokim poziomie współpracy z samorządem lokalnym, jednostkami pozostałymi jednostkami kulturalnymi, sportowymi. Oprócz tego staraliśmy się w 2012 roku skutecznie ujawniać i ścigać przestępców, jak i sprawców wykroczeń, szczególnie tych wykroczeń uciążliwych społecznych, takich jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
awantury różnego rodzaju w miejscach publicznych, w miejscach, w których odbywają się jakieś spotkania i sportowe innych wyrzutów konwencji. Dążyliśmy także do zwiększenia ilości służb posterunku policjantów, jeżeli chodzi o służby popołudniowe. Nie udało mi się zwiększyć służb w patrolach rowerowych ze względu na to, że od 2010 roku od grudnia posterunku omijał wolne wakacje. Jest to dalej do tej pory, a jest nas tylko 5, czyli jedna osoba mi wypadła prawie już troszeczkę czasu i nie widać efektów. Nie widać dobrych prognoz na uzupełnienie tego wakatu, gdyż po prostu no, nie ma policjantów raz, że chętnych do pracy w stopnicy, a po drugie są też wakaty goleniowe i nawet nie ma kogo tutaj przesunąć. Nie wiem, może sytuacja po euro, jak to pan komendant mi obiecał, może się poprawi, może dostaniemy wsparcie. Jeżeli nie, to będziemy dalej pracować czwórka, naprawdę jest to duże utrudnienie z tego względu, że posterunek w stopnicy to ogólnie troszeczkę tak inny posterunek, jak inne posterunek w powiecie, gdyż na etacie u siebie mam, jak to powiedzieć, takich dwóch specjalistów, jeden to przewodnik psa, z psem, który nawet w tym tygodniu już był dwa razy wzywany na czepienia do goleniowa, czyli obsługuje nas teraz cały powiat goleniowski, bo drugi przewodnik jest na zwolnieniu do zakażenia, więc bardzo podobnie. Czyli nasz policjant raz, że wyjeżdża na zdarzenia, obsługuje cały rejon powiatu golińskiego, jak zaczęły się również rozgrywki piłkarskie. Jeszcze będzie też kierowany na pewno, nawet już chyba w tą sobotę też namierzają do Szczecina. Drugi policjant, który też jest tak zwanym specjalistą, jest to stermotorzysta, który od miesiąca maja do miesiąca października pełni służby na wodzie. W ubiegłym roku też obsługiwał cały prawie rejon golniowski, gdyż golniowska okra była wycuta. Czyli też ten policjant oprócz obowiązków tutaj ściśle w stopnicy popełnił obowiązki na całym naszym rejonie wodnym. Nie pamiętam, że ta łódka już dzisiaj została do nas przyprowadzona. Nawet dwie, bo portu goleniowa też u nas co robią dzisiejsze wrócenia nie ma tego miejsca. No mówię, to osłabienie kadrowe na pewno bardzo daje na przykład na to, szczególnie, że w 2011 roku też mieliśmy dużo wolnych etatów, które mamy, ale to tak to wyglądało. W całym 2011 roku na terenie działania posterunków w Stopnicy zdarzyło się 119 przestępstw w porównaniu do 2010 roku, jest to o 9 przestępstw więcej. I ogólnie była tendencja i u nas przez ten istotnicy i w całym powiecie wojewódzkim, że była tendencja wzrostowa. Wzrost nastąpił przestępstw, szczególnie przestępstw o charakterze kryminalnym. Patrząc nawet w tym okresie do pierwszego kwartału tego roku, nie wygląda też to dobrze, gdyż mamy nasilenie, że była taka pogoda troszeczkę zimowa, to nie mogło się zdarzyć, a obecnie jest nasilenie przestępstw kryminalnych. Są to głównie zdarzenia, nie wiem, jak słyszymy z takich mediów, że każdą porcję można sprzedać, tak? Czyli punkty złomu są pod naszym nadzorem, ale wszelkiego rodzaju przewody, kable pozostawione bez pozoru, ogrodzenia, blachy, no zdarza się to naprawdę często. Podam taki przykład, że jest taka stacja, nie wiem, czy Państwo będziecie widzieć, Mańków za Olszanką. Była to stacja dozorowana. To stacja nie jest dozorowana. Pozostawiona jest tak samemu sobie i już od razu automatycznie ktoś się zwiedział i już tam następują czyny. A naprawdę tam ciężko dojechać, tam jest prawie 4 km taką drogą, że... No ale już są działania, ktoś tam już działa. Z tych 119 przestępstw, 78 przestępstw skierowano z aktem oskarżenia do sądu szkoleniowe. 34 umorzyliśmy z powodu niepokrycia sprawców. W całym 2011 roku otrzymaliśmy 19 poszukiwanych. Byli to poszukiwani przez różne organa. Z tego 17 osób doprowadziliśmy do zakładu karnego w Goleniowie. Zatrzymaliśmy 37 osób,
na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa i to w dużej mierze byli nieczęsi użytkownicy dróg, szczególnie rowerzyści. Też to był jeden z priorytetów na 2011 dalsza eliminacja z ruchu nieczęsi rowerzystów, w ogóle kierujących, ale głównie u nas, szczególnie w miejscowościach tutaj położonych bliżej Wolina, czyli Żarnowo, Żarnówko, Łąka, Jaszewko, tam jest szczególnie tak pożar okręgowy wysyp tych osób, które jeżdżą w stanie szybkości rowerami. Wyłapujemy naprawdę ich dużo, jak tutaj pracuję czwarty rok. Z każdym rokiem zauważam, że już jest tych osób mniej. Nie wiem, albo czy wiedzą mniej więcej, wiedzą w innych godzinach, albo tutaj, ale jak musimy tam dać. W pierwszym roku to my żeśmy łapali, jak jechać na służbę, to bez dwóch miesięcy koleżeństwo to się nie wracało. Jest troszeczkę mniej teraz. Może część spaceruje. Z rowerami. No bo bez rowerami. Nie, bez rowerami. Z tego względu, że z tego względu, że posiadamy na swoim terenie alternatywną drogę, prowadzącą się w naszej miejscowości. Po sezonie letnim naprawdę tutaj duże obciążenie. Ci samochodów. Posiadamy dzisiaj na wyposażeniu ręcznym jakiejś prędkości i już z niego korzystamy i na pewno będziemy z niego korzystać. Będę też prosił o wsparcie kierownika ruchu drogowego, żeby wsparcie ruchu drogowego częściej też się pojawiał na naszych drogach, szczególnie weekendy, kiedy nas nie ma albo nas pomagał, bo naprawdę mam sygnał od mieszkańców, że w sezonie letnim na drogach dzieją się różne rzeczy. W 2011 wywieźliśmy ogólnie 7 osób do wytrzeźwienia. Z tego część do Izby Wytrzeźwień, część do PDOZ-u. Jeżeli chodzi na przykład o wykroczenia, w 2011 roku nałożyliśmy 126 mandatów na przeszło 21 tysięcy złotych. Urząd Marszałkowski. Sporządziliśmy 34 wnioski o ukarania do kolegium. Przeprowadziliśmy 272 interwencje i jest to naprawdę kolosalny spadek w stosunku do roku 2010, gdzie tych interwencji przeszło 500. Naprawdę mniej. Zatrzymaliśmy 13 dowodów rejestracyjnych i jedno prawo jazdy za kierowanie w stanie nieczystości. Zabezpieczaliśmy w 2011 roku wiele imprez, co czynimy co roku, czyli nasze tutaj imprezy takie jak turniej bokserski, Bożynki, no jest to troszeczkę imprez. Przy zabezpieczaniu tych imprez korzystaliśmy w dużej pomocy z pomocy funkcjonariuszy Straży Granicznej z Dolnego, którzy za każdym razem na naszą prośbę przesyłali do swoich funkcjonariuszy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. No nie wiem dlaczego. Bo gmina Stepnica wyfinansowała działalność. Chyba tam paliwa była do urzędu, tak jak tutaj często widzimy się na rejonie. Korzystamy też bardzo często z pomocy funkcjonariuszy Straży Leśnej, szczególnie z Goleniowa. Są u nas co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Nawet się też byli funkcjonariusze i wiadomo, jak to jest w budżecie. Ja to nieraz dostaję od pana komendanta takie ostre słowa odnośnie wyników elementów, dlatego skorzystamy z pomocy tych zaprzyjaźnionych organów, żeby troszeczkę tego paliwa przyjeżdżać mniej. Mamy też wspólne służby z strażnikiem gminnym, tak jak mówiłem wcześniej, czyli też będziemy to w dalszym ciągu te patrole włączyć i tak planować służby, żeby korzystać z naszego radiowozu, jak również korzystać z pojazdów służbowych innych służb. Wiadomo, że tego paliwa nie mamy za dużo. Jeżeli chodzi o 2012 rok, priorytety pracy się nie zmieniają. Myślę, że w tym roku też będzie przeprowadzona posterunku w Policji. Będzie przeprowadzony mały remont. Prowadzimy zgodnienia, pan komendant prowadzi zgodnienia. Mamy pomoc, żeby gminy na wymianę okien. Możemy mały remont w środku, bo wygląda to naprawdę katastrofalnie. Przychodzą do nas
szczególnie obcy, obcy ludzie, nie mówię co obcy, prawie co tylko nie wiem, gdzie są ci te okna, naprawdę są koszty ogrzewania są niesłychanie wielkie, wchodzimy na instrumenty, czyli jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że otrzymaliśmy wsparcie, więc za to chciałbym podziękować. Ja pozwolę sobie, że zostałem w sensie wypełnić to, o czym mówił pan profesor, żeby też tak chciało, bo było, że Wielkopolska jest gdzieś tam poza moim zrozumieniem wypoczynku. Niestety mam mniejszy problem, bo jedna z ludzi najlepszych przebywała tego treningowym chronią. Osoby w tej chwili mamy waga, natomiast tak jak powiedział pan Warek, niestety mamy problem z namówieniem kogoś do pracy w technicy. Tutaj Darek ma taką misję, żeby pozyskał. Ja oczywiście po analizie myślę, że nie wyrażę zgody, jeżeli widzi taką osobę. Nie wyszło do założenia, żeby kogoś na siłę przenosić, bo mam takie uprawnienia, takie możliwości jako komendant, natomiast ja z niewolnika nie ma pracownika, ja wolałbym, żeby to była osoba, która chce tu pracować, chce służyć mieszkańcom gminy z Tyczycza i poszukujemy. Nie jest to łatwe, bo tak jak też powiedział pan kierownik, to jest firma z 9 wakatów i tendencja niestety będzie więcej, budżet powoduje, że nie są przyjmowane nowe osoby, pomimo zapewnień, mam zapewnienia. Ja dzięki temu mogę również opisać panu Darkowi, że po euro, bo do euro nie ma żadnych ludzi kompletnie, jeśli chodzi o przenoszenia między jednostkami. Po zakończeniu euro wracamy do tematu, mam nadzieję, że to się uda. Mamy 4 funkcjonariuszy młodych w szkole, mamy dzisiaj informację, że być może mali wrócą, także może tych młodych ludzi będziemy kogoś do wychowania, do wychowania, będzie policjantów na to przysposobić. Ale z swojej strony, aby chcieli Państwu powiedzieć, jak się Pan zgodził, bo znowu zagląda, co prawda Oli nie ma w tej chwili, ja zawsze jestem najczęściej zaglądała na kontrolu, ale za moment wraca i również będzie pewnie Państwa odwiedzała. Nie wszyscy się z tego powodu smucą, że nie ma, to nie. Więc tutaj słyszę, że za mną przyjechał Rudolowy i też już to pilnują, nie wiedzieli, że ja to żył przecież. Próbujemy sobie radzić, jak możemy. Cieszę się, że ta współpraca właśnie między różnymi służbami zażartowałem. Straż Graniczna przyjeżdża, ma sentyment do tej gminy Stepnica, ta Straż Graniczna. Cieszymy się, bo oni mają sporo ludzi. My ich wspieramy samochodami bądź inną formą działania. Łódka, biurki w tej chwili są, bo pozyskałem też taką jedną mniejszą. Myślę, że ona się przyda przy tych działaniach zintegrowanych dla pusowników. Ta łódź jest bardzo szybka, ma naprawdę fajny 30-konny silnik, jest lekka, więc prędkość jest zawrotna w zeszłym tygodniu. Ją testowałem, brakuje tylko narzędzi. Także również będziemy wspierać w tych działaniach takich, na którym zależy, też pan wójt wskazywał, to zagrożenia dotyczące kursowników na terenie wodnym okolicach gminy Stepnica. To tu będziemy na pewno wspierać i pomagać. Co do kradzieży, o których też tu mówił pan kierownik, to niestety zauważamy, że ciepło i wiosna powoduje, że zaczynają się też problemy. Głównie to są drobne kradzieże, złom, jakieś takie, rzeczy, które stoją na zewnątrz, coś co przy domu stoi, mamy swoje typy i sporo osób otrzymaliśmy. Również kończymy taką dużą sprawę, w którą są zaangażowani mieszkańcy Stepnicy, również dokonywali kradzieży na terenie całego powiatu praktycznie. Od Gardu, przez Goleniów, po grupach Stepnicy, Osina również. Tam jest kilkadziesiąt kradzieży i to są również te kategorie, o których wspomniał pan kierownik, 34 umorzone postępowanie. To nie jest tak, że my to umarzamy, zapominamy, chowamy do szafy. W zeszłym roku na co podjęliśmy z umorzenia 230 takich spraw. To jest naprawdę bardzo dużo, bo średnia taka w powiatach innych sąsiednich to jest 30-40 spraw, które się podejmuje z umorzenia. Myśmy podjęli 230, a to właśnie dlatego, że mam specjalną grupę, która
a która zajmuje się m.in. sprawcami nieletnimi, którzy w grupach z dorosłymi prawną dokonują takich kradzieży. I tu mówię, to również technika nie jest wolna od tego typu działań. Ale to mówię, ten temat jest dla mnie, liczymy, że w przyszłym miesiącu może ta sprawa trafić do sądu. Cały czas nowe wątki wychodzą do Państwa. Czyli ta grupa krowa, wszystko od parasoli, takich z ogórków piwnych, przez bramy wjazdowe, garażowe, piece centralnego ogrzewania, okna świeżo stawione, jeszcze dobre nie pianka, nie wszystko, oni przyjeżdżali i wycinali, do nawet takich zabawek z ogródków specjalnych dla dzieci, bardzo zabaw. Także praktycznie wszystko, co można było wyjąć, wyciągnąć i później zmieniać. Bardzo ciekawa, ale przez to też i zabiło, i trudna sprawa. Dobrze ponad pół roku tym się zajmujemy. Co do poszukiwanych, no to też jest bardzo dobry temat, bo to są ci ludzie, którzy raczej płacą się nie sklamią i oni dokonują przestępstw, jeżeli my ich odizolujemy na dłuższy, może krótszy okres, to wtedy mam spokój, to widać jak efekty działań tych kolegów. Niestety nic zatrzymałem kilka osób, które były poszukiwane, którzy mamy długi czas spokój z takimi drogimi kamierzami, także myślę, że to jest ten kierunek. Wspomniał też Pan kierownik o remontach. Ja sobie pozwolę taki wstępny projekt porozumienia już trochę szybciej. Może uda nam się przed sezonem jeszcze dokonać remontu. Zapowiedzi, że to jest początek zmian. Ja nie ukrywam, że powalczyłem też trochę o ten posterunek, bo Państwo słyszeli, że rozmawialiśmy też na którejś z sesji, że było też lekcje do likwidacji nowych posterunków w Teplicy. Udało nam się bez strat większych, nawet etatowych, uratować. Usilnie traciliśmy jeden etat, ale Teplicy nie dotarło, nie dotknęło. Mam nadzieję, że takich planów nie ma, szczególnie w kontekście tych remontów i tego, co Państwo robią z swojej strony, co bardzo dziękuję za to wsparcie i myślenie o takie właśnie bardzo, bardzo dalekosiężne, że warto inwestować nie w policję, bo na stronie bezpieczeństwo. Myślę, że jest ta inwestycja, która przynosi skutki, szczególnie, że gmina Stepnica zmienia się tak szybko i tak pięknieje, że na moment tłumy turystów tutaj będą się pojawiały, znaczy są co roku, ale coraz więcej będzie. I pewnie będziemy musieli się to oznaczać z pomocy tych obywateli też w okresie sezonu. To też już mi zaczyna gdzieś tam po głowie wychodzić. Oczekuję Państwu dużo, tutaj mam analizy, myślę, po sesji powiatowej, również tam była sesja dotycząca bezpieczeństwa. Ale chciałbym Państwa tymi liczbami zanudzać, jeżeli są jakieś pytania konkretne. Cieszę się, że jest praktyczne grono sołtysów, bo zależy mi na tym, żeby policjanci czy posłowie, czyli przy władzach sołeckich, czy w innych spotkaniach, gdzie mieszkańcy mogą czy te problemy zasygnalizować, czy porozmawiać nawet z dzielnicowym. Zaraz do tego, że stowary posterunek i zawsze przez cały dzień ktoś jest na tym posterunku, bo dla mnie podstawowa. Podstawowe zadanie to jest to, żeby policjant był w terenie, po wchodzie, patrolu i to staramy się tymi siłami wielkimi, które mamy, czynić. Sam widok policjanta powoduje takie prewencyjne, myślę, działanie i dwa razy się zastanowi ktoś, jak chce tam połakomić się na dobro sąsiada i myślę, że to jest ten efekt. Natomiast takie spotkania na sprawie sołeckiej to jest to miejsce, gdzie powinien być dzielnicowy i będzie wolne, że Państwo chcą widzieć na tym. Jeżeli takie z Waszej strony będą oczekiwania, czy już są, bo na takich spotkaniach dzielnicowy wjeżdża, to bym prosił do Pana kierownika informację, kiedy są takie spotkania, kiedy są takie wybrania i w miarę posiadanych sił i środków, które są widzewne, ja chciałbym tutaj nadmienić, ale to muszę sobie odpowiedzieć, bo mam kilku takich kierowników, którzy dbają. Natomiast moim priorytetem jest właśnie zapewnić etatowo przede wszystkim właśnie małe posterunki, bo ile 5 czy 6 osób w komendzie, takie jak Goranie, czy kilka osób w Nowogardzie, jeżeli nie ma, to możemy sobie jakoś
sposób dobrą organizację służby z tym poradzić. Natomiast jeżeli nie ma jednej osoby w posterunku wstępnicy, to już to widać, już to czuje kierownik, który no nie może zapiąć grafiku, bo się cieszę, że z Mirkiem Detmerem jest fajny kontakt i nas tu wspiera bardzo mocno w tych działaniach, w patrolowaniu, w ustaleniach operacyjnych i jednak jeszcze we krwi pozostał ten policyjny sznyt i cieszę się, bo to nas bardzo pomaga i myślę, że dalej ta współpraca będzie trwała. Mam nadzieję, że się odbuduje Straż Gminna, bo takie tendencje są również w innych gminach. No to liczę. Oczekuję, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, są do Waszej dyspozycji. To, na co będę mógł powiedzieć od ręki, proszę bardzo, natomiast jeżeli są jakieś bardziej skomplikowane, to postaram się do następnej sesji taką odpowiedź Państwu przygotować. Czy na piśmie, czy za pośrednictwem Pani Przewodniczącej przekazać Państwu tę informację. Dziękujemy bardzo za ponownie jeszcze pytanie. Proszę bardzo, czy mamy pytanie? Nie, proszę. Ja chciałabym zadać pytanie panu kierownikowi w związku z tą analizą przestępstw. Otóż ta nowela zawiera 8 punktów, gdzie pierwsze 7 no, to są takie najczęstsze, najbardziej możliwe zdarzenia i jest ich 53. Natomiast jest punkt 8, pozostałe kategorie, gdzie jest tych zdarzeń aż 66 i tu jest ogromny wzrost o 11 zdarzeń. Czy w jakim kierunku, co one zawierają, te pozostałe kategorie? Jakie zdarzenia i ten wzrost, jakich zdarzeń dotyczy? Czy one są bardzo mocno, mieszkańcy są narażeni na jakieś niebezpieczeństwa w związku z tym wzrostem? Powiem sobie pytanie, powiem króciutko. Są to nie trzy, już tylko co dzień. Większość. Tak. I to te przestępstwa linii kategorii to właśnie tylko dotyczy. Są nie trzy, już tylko do dróg. Głównie nie trzy, już de facto powodują zagrożenie mieszkańców, ale staramy się eliminować. To jest jeden z priorytetów, o których też Państwo mówiłem w zeszłym roku i w tym roku eliminacja nieczynnych uczestników drogi, szczególnie mówię w okresie sezonu. Dzięki też Państwa pomocy dysponujemy fajnym sprzętem, który nazywa się Alkoblau, to jest takie urządzenie do szybkiego testu trzeźwości bardzo, bardzo sprawnie wtedy, ale faktycznie cieszę się, bo te działania trzeźwe poranki, czy popołudnia, czy weekendy i tak dalej, krótko trzeźwe, powodują, że naprawdę musimy się mocno opracować i cieszę się z tego, żeby zatrzymać trzeźwego kierownika. Zatrzymujemy, to najczęściej jest tak zwane kasy, czyli po jakimś tam imprezie alkoholowej, to jest po prostu zbyt wcześnie siadł za kółko, to najczęściej jest to wykroczenie. I cieszę się, bo te działania przynoszą skutek, bo zresztą to potwierdza pan kierownik, to można się najeździć i zrobić miarę świadomość. Mam nadzieję, dzięki też tym działaniom, że na razie rośnie. Dziękuję. Są pytania jeszcze? Ja tylko może krótko powiem, jeszcze tylko tak króciutko na temat właśnie tych patroli. Fajnie, że one są, bo one nie mogą być o jednakowych godzinach, a szczególnie są to niedziela. Właśnie w sezonie teraz letnim mamy nagminne po osiedlu, nagminne ulica Dobrego, kierowcy sobie ujeżdżają na podkreślone drogi. Sobota, niedziela. Na co dzień tego nie ma. Sobota, niedziela. Ale mówię, jeżeli są takie sygnały, to tutaj...